Karolina Owczarz dla portalu Fight Sport. Karolina, skradłeś się show dzisiaj podczas konferencji prasowej z Olą Rolą. Kurczę, jest między wami tam trochę chemii, bym powiedział. Jest, ale spodziewałam się znacznie ostrzejszych ataków ze strony Oli, bo już od dawna zapowiadała w okolicy, że chce się przygotować na tę konferencję i mi tak dopiec tak poważnie, więc bardzo czekałam się na te szpilki, nie doczekałam się, ale no i tak pewnie, więc no też takie towarzystwo mieliśmy, tak, tutaj olimpijczycy, tutaj mamy, tutaj Scott, raczej plus dobrzy koledzy Albert z Michałem, także no tylko my pozostałyśmy na polu bitwy. Trzeba zrobić taki sternał może gdzieś, gdzie mogłybyście naprawdę zostać wy i twarzą w twarz. No tobie języka, ty na język nie chorujesz, tak bym powiedział. Dzisiaj Ola pokazała też, troszkę byłem zaszokowany, że wzięła mikrofon i ona zaczęła zadawać pytania. Nie wytrzymuje ciśnienia? Jak ty to odbierasz? Z jednej strony może i tak, a z drugiej strony właśnie tak jak mówię, miała dzisiaj podobno dobrze się przygotować do gali, a jednak kiedy ją zapytałam, co ma do powiedzenia, nie powiedziała absolutnie nic. Powiedziała, że ją tylko interesuje sportowe starcie, także z jednej strony mam wrażenie, że chciałaby się bawić ten trash talk, tutaj mnie zaczepia, próbuje jakichś takich chamskich też zaczepek, a później jak przychodzi co do czego, no to tak różnie bywa, co widzieliśmy właśnie dzisiaj. Wolisz taki spokojny przebieg przygotowań do pojedynku i bez tych dodatkowych emocji, czy to cię dodatkowo nakręca? No bo to już, mówiąc szczerze, jest taki powód, gdzie faceci to już 10 razy by tutaj skakali sobie do gardeł. Wy dość spokojnie i z klasą żeście sobie tam odparowywały na swoje argumenty. Ja akurat jestem taką typową babą w tego typu rzeczach, bo ja muszę trochę rywalki nie lubić. Może tak nie było w przypadku Marty Chojnowskiej, bo jest moją gdzieś tam znajomą koleżanką z maty, ale trochę, nie ukrywam, że też się musiałam przez ostatnich parę dni trochę na nią ponakręcać, już bez miłostek, bez witania się, bez rzucania sobie w ramiona przed walką, także ja tego trochę potrzebuję przed walką. Może nie jestem tyle doświadczoną zawodniczką, żeby z chłodną głową podchodzić, że to jest tylko i wyłącznie sport, aczkolwiek tutaj padło na pewno trochę już za dużo słów i to myślę, że raczej z jej strony, a nie z mojej, także no trochę na pewno dalej to zaszło niż powinno. Czy pomaga? Zobaczymy, przekonamy się. No ja na pewno nie zamierzam sobie wrzucać żadnej presji na głowę, bo ja mam to szczęście, że ja po prostu nic nie muszę. Tych parę cierpkich słów, które padły przy okazji KSW w Londynie, które powiedziałaś, to była wcześniejsza reakcja na wcześniejsze jakieś sygnały, które do ciebie docierały? Wiesz co, to nawet nie tyle co wcześniejsze sygnały, które tylko Ola zawsze ma bardzo dużo do powiedzenia na temat moich walk, bardzo dużo miała do powiedzenia na temat mojej walki z Martą Chojnowską, a według mnie również zawodniczką, która nie jest aktywna, która nie startowała przez ponad 2,5 roku, popełniła masę błędów w pierwszej rundzie. Druga runda super, gratuluję, bardzo fajne zakończenie, ale jednak w tej pierwszej rundzie jak na zawodniczkę z takim doświadczeniem trochę tych błędów według mnie za dużo. Ola ma dużo doświadczeń, jeśli chodzi o ten amatorski sport. No właśnie. Dobra, jedziemy dalej. Chwilę nam techniczne problemy przeszkodziły, ale jedziemy dalej. Może ja coś złego powiedziałam i wycinaliśmy? Nie, padła nam bateria. No i jakbyś mogła kontynuować o tej walce dotyczącej tych błędów? Nie, no nie będę się rozwodziła. Jakby wiadomo, że ja wolę te błędy zachować dla siebie i po prostu na nie się przygotować. Ale tak jak powiedziałam, według mnie ich trochę po prostu za dużo i tyle. Ale gratuluję zwycięstwa, fajnie wyszło, dała radę zawalczyć przed dużą publicznością. To jest naprawdę wielkie wydarzenie. Fajna gala była, ja miałam przyjemność oglądać z pierwszego rzędu i obserwować wszystko, co tam się dzieje dookoła. Także super. Już wiedziałaś wówczas, że to będzie ta rywalka? Tak, no to było oczywiste, no jakby to nie było o czym mówić. Ja naprawdę wierzyłam, że my się zmierzymy z sobą w Londynie i wiedziałam, że jeżeli Ola wygra, to na pewno tego starcia dojdzie, jeżeli wygrają bez kontuzji, to dojdzie tego starcia w Gliwicach w grudniu. Także tak, wiedziałam. Ona powiedziała, że wcześniej już rozmawiałem kilkukrotnie z nią i powiedziała, że stawia zdecydowanie na zawodową karierę, że to jest jej jedyny na razie pomysł na życie. A ty jak? Ja mam tę przyjemność, że mogę teraz stawiać tylko i wyłącznie na sport. Mam cudownych sponsorów, chociażby widocznych, Vitadaje, czy Octagon, czy Has Skrzydlewska i umożliwiają mi to. Jednocześnie gdzieś tam czasami staram się brać udział w jakichś projektach telewizyjnych, żeby po prostu też nie wypaść z obiegu. I tak, no stawiam na to, ale jednocześnie jest to super, że bawię się tym, naprawdę, w sensie bawię się, podchodząc do tego jednocześnie bardzo poważnie,
ale nie narzucam sobie tutaj żadnej presji. Ciężko trenuję, aby być lepszą zawodniczką każdego dnia, ale tak jak mówię, no bez wrzucania sobie jakiegoś ciężkiego, zbędnego ciężaru do głowy. Patrząc tak, ona ma jedną wygraną walkę zawodową, ty masz dwie walki wygrane zawodowe. Ona ma trzy walki zawodowe. A przepraszam. Jedną w KSW. Jedną w KSW, dobrze, o tym mówię. Ale też spore doświadczenie z startu w IMAF-u na najwyższym poziomie, bo jednak te amatorki, które walczyły w IMAF-ie, to są też zawodniczki, które naprawdę w tej chwili tam kilka jej rywalek także kontynuuje zawodową karierę. Uważasz, że to będzie wystarczający ten okres przygotowawczy, to te treningi w salach, treningi z Karoliną Kowalkiewicz, z Anitą Bekus, z zawodniczkami, które no sporo potrafią, tak? Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o Karolę, no to jest światowy top, tak? No, starty w IMAF-ie, gdzie został odebrany, przypominam, Oli medal ze Mistrzostw Świata za wpadkę dopingową, także... Nie chciałem tego mówić. No tak, no ale to dlaczego o tym nie mówić? No Ola jest wicemistrzynią świata, super fajnie, że zdobyła, tylko szkoda, że zrobiła to nieczysto, jadąc reprezentować nasz kraj. Także tak, no ale doświadczenie mimo wszystko, czy czysto, czy nieczysto tam zdobyła, ale tak, no ja sparuję z naprawdę świetnymi zawodniczkami. Teraz jeszcze na pewno będziemy ściągać dużo więcej zawodniczek do nas, bo trener Łukasz Zaborowski stał się trenerem kadry Polski MMA i było ostatnio u nas dziewczyny na takich sparingach eliminacyjnych, sparowały między sobą i poobserwowaliśmy te dziewczyny, to jest naprawdę kosmos. My mamy takie zawodniczki młode w kraju, że ja nie mogę się doczekać, że one zaczną po prostu podbijać świat. No i fajnie było je poobserwować, bo po prostu wiemy, że warto wiele z nich zaprosić do nas na sparingi i z tego jak najbardziej skorzystać. Także tak, no wierzę, że to wystarczy. I tyle. To bardziej ja bym w drugą stronę kierowała pytanie, co Ola zrobi, jeżeli przegra z zawodniczką, której tak bardzo nie docenia sportowo. Ty nic nie bierzesz? Jestem gotowa. Piję wodę niegazowaną. Biorę dużo witaminy C, jak jest tak źle. Trzeba brać K2 i D3, kiedy też pogoda jest taka i na tym się naprawdę kończą moje wspomagacze. Ja oczywiście biorę jakieś tam witaminy i to wszystko. I jestem gotowa absolutnie na testy o każdej porze dnia i nocy. A z tego co wiem, no w drugim obozie nie wiem, czy do końca byłby ktoś taki gotowy. Wracając jeszcze do tego tematu, KSW bardzo szumnie, zresztą ty jesteś też, można powiedzieć, w tym całym cyrku KSW, Polsatu, gdzieś tutaj, to przy tym, co się dzieje od wielu, wielu lat, zapowiadało kontrole antydopingowe. Dzisiaj byłabyś skłonna to zaakceptować, na przykład, żeby faktycznie po walce, przynajmniej po walce, tak, już nie mówię o testach olimpijskich, ale po walce, żeby takie badania były? Absolutnie, naprawdę, jakby, ja nie rozumiem, w sensie, jak kobieta jeszcze w ogóle może coś zażywać. Dla mnie to są rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. Szczególnie, że kobieta jeszcze, nie wiem, nie będąca na nie wiadomo jakim poziomie. Naprawdę nasze ciała są zdolne do takich rzeczy. Mnie moje ciało zaskakuje cały czas i organizm. Same, bez żadnych wspomagaczy, że no nie wyobrażam sobie absolutnie po cokolwiek sięgać i jestem gotowa na test o każdej porze dnia i nocy, przed walką, po walce, w trakcie walki między rundami. Ale wiesz, że jest dużo suplementów, dużo rzeczy zanieczyszczonych i to nie są absolutnie wybiegi zawodników, bo były sprawdzane. No przecież Yoel Romero wygrał proces z firmą, która po prostu zanieczyściła suplementy, zostało to udowodnione. Dzisiaj jest milionerem, nomen omen. No jasne, że tak, ale to też dobrze wiesz, o czym mówimy, tak? Nie mówimy o jakiejś tam śladowej ilości pozostałości po witaminie C czy po czymś takim, bo jednak wiemy, że lubią ludzie sięgać po rzeczy znacznie silniejsze i to jest naprawdę słabe. Dobrze, zejdźmy z tego tematu, bo jest on czasami ciężki, jest też, bym powiedział, problematyczny dla wielu ludzi. Czego oczekujesz po tej gali, patrząc na dzisiejszą konferencję? Fajnie chyba zorganizowana, bo dwa bloki. No i udało się praktycznie tutaj zebrać całość. Na jakąś szczególnie walkę czekasz oczywiście poza swoją? Chyba wszystkie, naprawdę, bo to w ogóle gala będzie jakaś niesamowita, szczególnie, że pewnie połowa pojedynków nie jest ogłoszona. Także tutaj nie wybierałabym naprawdę gwiazdy, jestem przedumna, przeszczęśliwa, że będę mogła być częścią takiego projektu i naprawdę każda walka będzie takim przysłowiowym sztabcem. Ale byłaś częścią projektów też, kiedy nie startowałaś, obserwowałaś, też miałaś okazję obejrzeć to od tyłu, wiesz jak to wszystko wygląda a dzisiaj jesteś z tej pozycji zawodnika. Która z tych ról jest lepsza? Mam najpiękniejsze obecnie życie, jakim w ogóle mogłam śnić i marzyć. I ja nie zamieniłam go na żadne inne, na to poprzednie, na to jakby nie wykluczam kiedyś powrotu do telewizji, ale to, co robię teraz, naprawdę daje mi tak ogromną radość.
Jest to nieporównywalne z niczym innym wyjście do tej klatki na tak dużej gali, także polecam każdemu, ktoś ma okazję spróbować, to jest coś pięknego. Karolina, dziękuję bardzo za ten wywiad. W dwóch blokach zrobiliśmy też dzisiaj wywiad, nam się udało. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Szczera opinia, no to już internauci muszą wyciągnąć wnioski, za kim bardziej będą, albo myślę, że większość będzie i za tobą, i za Olą, a wygra po prostu lepsza. I to jest taki banał dziennikarski, ale wiemy, o co chodzi. Nie ma innej opcji, tak dokładnie będzie, bo ja mimo wszystko... Chyba, że remis. Mimo tych wszystkich niesnasek, mimo tych wszystkich uszczypliwości, ja wierzę, że to będzie naprawdę fajny pojedynek sportowy, taki z dużą dawką emocji, że żadna z nas nie odpuści i myślę, że naprawdę to będzie fajne starcie. Ja myślę, że przede wszystkim niesie dużą dawkę emocji. Wy żeście po te emocje sięgnęły, dzisiaj skradłyście show, to mogę powiedzieć. Niewątpliwie to będzie najbardziej dyskutowany temat. Chyba już jest dyskutowany temat, bo my jesteśmy tu, a internet żyje już swoim życiem, napędza się. Karolina Owczarz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.